Zaczynamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zdejmę marynarkę, jest mi ciepło, jeśli Państwo pozwolicie. Nie wolno? Nie. Nie, nie. Dziękuję, że mi zezwoliliście. Poniosłem się ciśnienie przy lekarstwach i dlatego. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Prokocim-Bieżanowska, projekt prezydenta miasta Krakowa. Ja bym prosił już Janusz, zaczynamy. Zaczynamy. Bardzo bym prosił. Bieżanowska, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1277, pierwsze czytanie. Referuje pani prezydent. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Prokocim-Bieżanowska to plan o powierzchni 41,5 hektara. Został opracowany przez Instytut Rozwoju Miast pod kierunkiem projektant pani Doroty Szlęk-Dziubek. Granice planu miejscowego obejmują tereny północnego Prokocimia i wchodzą w skład dzielnicy 12 Bieżanów-Prokocim. Tereny te usytuowane między ulicą Bieżanowską a linią kolejową Kraków-Tarnów stanowią przede wszystkim zainwestowanie za budową jednorodzinną. I celem planu było takie dostosowanie charakteru zabudowy, które jest przewidziane dla tego obszaru w kierunku studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli utrzymanie przeważającej funkcji, jaką jest zabudowa jednorodzinna. Plan jest sporządzany na podstawie uchwały, którą przyjęła Rada Miasta Krakowa w lipcu 2011 roku. A więc widać, że w tempie dość szybkim i sprawnie został przygotowany. Przeszedł całą procedurę planistyczną określoną w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu zostały uwzględnione niektóre z uwag i w związku z tym była konieczność powtórzenia procedury planistycznej. Po drugim wyłożeniu zgłoszono 12 uwag, żadna nie została uwzględniona, ponieważ w większości te uwagi dotyczyły wskazania terenów budowlanych w terenach, gdzie studium właściwie wyznaczało zieleń. Także gdyby była potrzeba szczegółowego omawiania uwag, to oczywiście projektant jest na sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 20.06.2013 roku, godzina 15.